Cześć Was w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj troszkę sobie pogadamy na temat informacji, które zostały już jakiś czas temu opublikowane. Niestety nie mogłem od razu się za nie zabrać, ponieważ byłem na wyjeździe, ale mimo wszystko stwierdziłem, że chcę sobie troszkę o tym pogadać, tak przejść pokrótce, co zostało przedstawione. Więc zaczniemy sobie po prostu od tego. Jakiś czas temu, chyba około tygodnia, odbyło się Investors Calls w DICE, ogólnie w EA. Czyli właśnie speechowali inwestorom, jak będzie wyglądał nowy Battlefield, bla bla bla, wszystkie rzeczy, które nas nie za bardzo interesują. Ale co ciekawe, nikt się tego nie spodziewał, zostały pokazane koncept arty i mniej więcej setting nowego Battlefielda został zaproponowany, znaczy zaproponowany, pokazany. I nie, jak się okazuje, będzie modern Battlefield, czyli w sumie myślę, że najlepsze z możliwych wyborów, jakie DICE mogło podjąć, podjęło. Także dobra informacja to jest na pewno. Z koncept artu, który pokazali, ja go tutaj mam wyświetlonego pierwotnie, jak go zobaczyłem, myślałem, że to będzie jakieś Włochy, te cieplejsze kraje, w każdym razie Europa. Liki i ludzie, którzy, że tak powiem, głębiej wchodzą i badają te tematy, odkryli, że to będzie Gibraltar. Więc Europa jak najbardziej i zobaczymy. Co zostało potwierdzone, na pewno co wiemy. Oprócz tego, że modern setting, tak jeszcze, żeby przypomnieć, DICE odpowiada głównie za multiplayer. Criterion Games, oni się zajmują singlem i multi. Motif, tylko tutaj oni się skupiają na fabule dla jednego gracza. No i Ripple Effect, oni rzekomo jakieś nowe doświadczenie tworzą. Co to będzie, jeszcze nie jest potwierdzone, ale jakieś leaki sugerują Battle Royale. Zobaczymy co to będzie. Jestem ciekawy, czy portal w nowym BF-ie będzie jakkolwiek odnowiony albo po prostu troszkę pozmieniany, bo sam koncept portala nie był zły, ale gra była zła. I to wystarczyły. Zostały pokazane w sumie trzy screenshoty. Jeden właśnie z głównym jakby koncept artem i z tytułem Battlefield, z firmami, które, czy firmami, ze studiami, które zajmują się nowym Battlefieldem. I na tej grafice można widzieć takie, troszkę mi to klimatem Battlefielda 3 zajechało. Mapa była w Teheranie. Mniejsza o to, już nie pamiętam, gdzie mapa była, ale w każdym razie to był chyba pierwszy DLC Bakat Karkand. Urban miasto, troszkę takie już w ruinach. Gdzieś bliski wschód, myślę, to jest. Całkiem ciekawy koncept, zresztą na pewno go tutaj Wam na ekranie przedstawię. Następny koncept art to Find the Fun. Zobaczymy, czy znajdziemy. I na tym koncept arcie mamy duże, płaskie pole z kilkoma czołgami. Wiadomo, to jest koncept art, to nie jest grafika z gry, więc na pewno mapka w multi, mam nadzieję, tak nie będzie wyglądała płasko. Jak już coś, to może bardziej to jest jakiś taki koncept art singla. Ale tutaj ciężko mi coś więcej na ten temat powiedzieć, bo tak jak mówię, to są tylko koncept arty i nie należy ich brać, że to tak będzie gra wyglądała, bo tak nie będzie. Co dalej, jeżeli chodzi, co zostało, że tak powiem, potwierdzone przez Vince'a Zampale? Powrót na pewno, myślę, tutaj możemy się spodziewać, jak mamy modern setting, walki na morzu, na wodzie, jakichś statków, łodzi, etc. Tego, co zabrakło w najnowszym BF-ie. I dobrze, fajnie, że wróci do nas rzecz, którą mieliśmy tak naprawdę w wielu innych grach, ale co zrobić. Co na pewno wielu ludzi ucieszy? Brak specjalistów. Wracamy do standardowego jakby trybu klas. Szturmowiec, tam medyk, technik, wsparcie, snajper. Nie wiadomo, czy to będą 4 klasy, czy to będzie 5 klas, bo mogą rozdzielić na przykład szturmowca i medyka, aczkolwiek wątpię. Myślę, że będzie to dokładnie wyglądało w taki sam sposób, jak to miało miejsce w Battlefield 4, więc nic, tylko się cieszyć. Na pewno, co Vince Zampella jeszcze potwierdził, że on jest bardziej fanem mniejszych, bardziej skondensowanych map i bardziej takich gęstych, jeżeli chodzi o jakieś zaułki, przejścia, zakamarki, miejsca, gdzie się można schować, co też jest dobrą rzeczą. Przynajmniej wiadomo, że gościu grał w gry i wie mniej więcej, co jest
Co jest ciekawe, mówił też, że nie może się doczekać, aż zobaczymy kilka z tych map, bo są naprawdę według niego fajne. Zobaczymy. Co jeszcze zostało potwierdzone? Na pewno, że na premierę ma być 10 map i 45 broni. Czyli broni ma rzekomo być dwa razy więcej niż w 42 na premierę. No 42, no myślę, że nie. No po prostu to moim zdaniem było nieakceptowalne, ile tego było na premierę. 4 bronie na klasę chyba były? Wiadomo, oni się szczycili, że jeszcze w portalu są bronie, no ale te bronie były w portalu, a wtedy nikt w portala nie grał. A jak już zaczęli te bronie przenosić, to były gówniane. No i weź tu człowieku żyj. Co jeszcze? Na pewno powrót 64 graczy będzie, więc Zapala się powiedział, że należy, że tak powiem, ekipie, która robiła 42, jakieś tam wyrazy szacunku oddać z racji tego, że zaryzykowali, spróbowali, że tak powiem, tego pomysłu ze 128 graczami. Nie wyszło, teraz wiemy, że to nie ma sensu bez dobrze zaprojektowanych map pod taką ilość graczy. Także powracamy do 64 graczy, co moim zdaniem jest fantastyczną po prostu informacją, ponieważ no bardzo łatwo jest te mapy przystosować do tych 64 graczy. Dużo lepiej te serwery działają, nie są tak obciążone. No i wcale tych 128 graczy, jak mogliśmy w 42 zauważyć, nie zrobiło jakiejś wielkiej różnicy. No wiadomo, to też przez to, że mapy były słabo zaprojektowane, ale swoją drogą. Kolejna fajna informacja. Mianowicie zostało potwierdzone, znaczy potwierdzone. Vince Zampella powiedział, że gra już jest testowana niemal codziennie od roku i na początku 2025 roku rozpoczną się testy społeczności. Co to do końca będzie, nie mamy jeszcze pojęcia. Mam nadzieję, że to będzie coś na zasadzie City, jak było w Battlefield 4. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie, jak robili mapę Operacja Wirus, to się nazywało, bodajże pamiętam. I można było ją grać właśnie na serwerach City. Nieraz nawet jak bez tekstur było totalnie nic, na samych takich białych kwadracikach się biegało. Także jeżeli coś takiego będzie, super. To samo można było zaobserwować w Battlefield 1. Też można było DLC-ki ogrywać 2 miesiące, miesiąc przed premierą. Także jak dla mnie, super pomysł. Mam nadzieję tylko, że uda im się go zrealizować. I póki co z takich bardziej dla graczy może rzeczy, co zostało powiedziane przez Vince'a Zampelę, że ich cel póki co to jakby odzyskać zaufanie fanów i w sumie powinni po wysrywie, jakim był 42. Czy im się to uda? Mam nadzieję, jako bardzo duży fan serii, który gra w nią, no myślę, że już spokojnie, no ja wiadomo, jestem troszkę młodszym graczem, ale gra w to od Bad Company 2, więc już trochę tych tytułów mam, że tak powiem, za sobą. Chciałbym, żeby mi się udało, ale póki co, póki nie zobaczę, że tak powiem, tego na własne oczy, to trzeba zachować zimną głowę i pamiętajcie, do not pre-order. Nie pre-orderujcie, dopóki faktycznie nie będziecie pewni, że ta gra będzie miała ręce i nogi, a nie, że będzie takim wystrzałem jak 42. W sumie z takich większych informacji to było na tyle. Ja dziękuję za uwagę. I jak tylko na pewno się pojawią nowe rzeczy, to oczywiście od razu się za to biorę. Także trzymajcie się. Hej, hej.